Marines. Spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah! Lock and load. Witam was, to będzie 8.01, a to jest kolejna misja. Druga misja. Pierwszy akt. I gramy innym bohaterem. Paulem Jacksonem. Paul Jackson! Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam. Nie czytałem tego. Fajnie wygląda celownik, nie? Bardzo ładnie zrobiona, tylko dosyć takim RPG-kiem. Nie musimy śledzić, musicie się przydzielać. Nasza druga broń to pistolet M9. Oh yeah! Teraz będziemy musieli go zmienić. Tu jest takie jakiś dziwny bug, że taki chat, helikopter jest czarny i nie możemy się obracać za bardzo. Tak, to jest jakby taka oddzielna kampania. Tu są kampania takie na przemian, nie? Że ileś mi się stąd, i tak dalej. Dobra, nosi Marines. Tak, jest Jupiter Marines, nie SAS Marines. To jest taki hobby, powiedzieć, oddział do takich zadań, nie aż takich trudnych. Chociaż mi mają misje trochę trudniejsze. Tu chyba mam tutaj nie mamy noktowizora, ale widzę, że mamy laser w broni. Nie wiem po co. Jak to wyglądać? Już takie coś kwadratowe po lewej stronie, tam jest takie, o, no nie wiem, show. No po prostu po lewej stronie takie coś przyczepione do karabinu. Czekamy. Nasi Marines podchodzą. O, kolejny główny bohater. Fasquez. Taki Paul. Fasquez jest dowódcą oddziału Marines. Nie podchodzi za blisko. Grozi śmiercią. Czy... albo zranieniem. Dobra, już mamy kałacha. Nie zastanawiam się, co wziąłem. O, Jackson. Tak, dobrze zgadłem. Ale M4 nie zamienię. Au. Granata ciągnąć. Nasza broń nie ma granatnika, ale mam znowu Claymore nawet. Używa. Dobra, telewizor zrobił dup. O, nie wychodzi tak nigdy. Tamten miał shotguna. Tym bardziej mogło nas zaboleć. Shotgun może wziąć nas na... dwa hity. Dobra, w tej misji mamy również ile materiałów wywiadowczych. Trzy. Tu mamy pierwszy z nich. Dobra. Chcę wziąć. Szukamy mojej ulubionej. Jest. A, 74. Kocham wręcz tę broń, jestem z nią niepokonany. Nie zaliczę z nią. Mówię wam, nie zaliczę z nią zgona. Nie ma szans. Dobra, jest jedną z moich najbardziej ulubionych. To jest moja ulubiona. Ulubiona, no, po prostu. Najlepsza. O, Marines zostaje zabici przez tamtych. Dobra. Teraz lecimy tam. Po co to w ogóle jesteśmy? Jeśli czytaliście w ogóle te napisy, to wiecie, że jesteśmy po Khaleda Al-Assada, który przybywa w tej okolicy! Kurde, no, okazuje się już tak. Możemy wybrać dwie drogi, ja sobie pójdę tą bardziej bezpieczną. Wow, tutaj ta granata mi wcale. To tak dużo granatów! Już? Podejść? Dobra, ta droga jest niebezpieczna. Nie podchodźcie do aut, które płoną, ponieważ one wybuchną. A to nasz może zabić, jeśli będziemy bardzo blisko niego. Kurde, już muszę, ja pomyliłem się, sorry. Za, już, nie, już chciał mi z kolbę atakować, a ja nie mogę z kolby, nie? Koni se mogą kolbą walić, też bym chciał. Chociaż ten nóż po prostu bierze na hita. Postać jakąś tam. O, dobra, zapomniałem, że mogę odrzucić, kurde. Ale mówię, jestem przyzwyczajony do uciekania od tych granatów. To przyzwyczajenia i za dużo grania w kurde, no. Z tyłu nam idą, no. Chciałem powiedzieć szkopę, już nie gram na tego. Kurde, no. Otoczeni jesteśmy, pięknie, no. Dobra, go, 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 go! Udało się. Dobra, nasi się zbliżają. Chyba to mówią do nas, albo nie wiem, bo... tego za bardzo nie czytam, coś bardziej się skupiłem na rozgrywce. Wy możecie i to, i to. O! Tak, dobra.
jakieś rany, zajdź kliówkę, a zaraz ginę. Jak widzicie, nawet na normalnym poziomie jest dość trudno. Jeśli się dość długo nie grało, fajnie. Jakby to był samochód. Tak, ten samochód trzeba było zabić tego kolesia, inaczej ten koleś mógłby nas szybko sprowadzić do parteru. Pójdę z lewą stroną, bo dawno nie szłem. Moment, o tu gdzieś jest materiał wywiadowczy i niedaleko będzie jeszcze jeden. Dobrze myślę. Wow, już musimy przez kolby zasadzić, nie? Tak, ja dobrze mówiąc, zgadłem. Nie mnie pierdzielił, ale da hala sama. Mi się wydaje, że materiał był tam. Zaraz sprawdzę. Tak, ja się wrócę po ten materiał wywiadowczy, bo chcę wam pokazać wszystkie. Jak mówiłem, czy nie mówiłem, to odblokowuję cheaty. Legalne cheaty. Nasze posiłki, tak. Ale żeby odblokować cheaty, trzeba grę przejść co najmniej raz bez nich. Dobra, znaleźliśmy wszystkie materiały wywiadowcze z tej misji. Nasi wiecznie chodzą za nami, więc nie ma obawy, że nas zostawią, że o to nie zarąbań. Nie mogę nadużyć tego słowa. Dobra, pojawiają się te terroryści, więc lepiej iść już do przodu. Nie patrzeć się za siebie, chociaż lepiej patrzeć się za siebie. Co ty? Mamy na szczęście wsparcie naszych, więc tam pójdzie gładko jak po młodzińskim maśle, że tak powiem. No, po maśle. Za dużo przebywania z kolesiami, którzy nadużywają słowa młodzin. Za dużo filmików się naglądałem na YouTube. No co, każdy ma prawo, nie? Tak, to są wszystkie materiały wywiadowcze, tak. A więc już wiecie, gdzie wszystkie są materiały wywiadowcze, jak je znaleźć. Czy z tej misji, oczywiście. Ha, muszę przestrzelać w obraz i on spadnie. Bum, bum. Ej. Myślałem, że to jest obraz. Prawie komputera trafiłem, jak mogłem. Mocny. Mocny jesteś komputer. Ale muszę sobie to poużywać. M4A1. Ten celownik nie jest dostępny w trybie multiplayer, niestety. A szkoda. Naprawdę szkoda. Już ładnie jechało wszystkich. Shotgun. O, miasz. Kurde, da tu. Wow, czekać, no! Au, dostałem. Dostaję. Bogu dzięki. Bóg czasami mnie kocha. Wiem, nie mogę zginąć podczas tej misji. Nie mogę tego zrobić. Bardzo niefajny moment. Czemu niefajny moment? Się pewno zastanawiacie, czemu on jest niefajny. Temu się trzeba rozwalić tutaj wszystkich, zanim się pójdzie dalej. O Mario, o matko. Musimy rozwalić wszystkich tych terrorystów tutaj. A dopiero potem będziemy mogli iść dalej. Jednak to nie jest żaden problem. Właśnie jest otoczenie, tak jak w tej chwili. Zresztą też ułatwia nam, bo mamy ładną kamperę. Że tak to ujmę. Kurde, zwykłe. A o, żeś ty wleciałeś. Ale ja tam przylecę z shotgunem. O, jeden FPS. Ale było ładne ścięcie, jednego FPS-a miałem. Szanowni, jest na dalekie też. Na bliskie zasięgi. Nie strzelajcie na blisko, bo nie zdziałacie. Dobra, to najlepiej wszystkie granaty wyciepnąć, bo i tak się nam przydadzą potem. Wow. Dobra, już ich zostało bardzo mało. Tak wystarczy tutaj łazić shotgunem i nie nawalać. No,
Popatrzcie jeszcze na te u góry, mogą tam też być. Wow, padli. Dobra, pokój czysty. Dobra, Al-Asad jest chyba na drugim piętrze. Nasz oddanie jest ładny, ale... głupio zrobiona animacja. Lepiej wyglądało w dwójce na tym multi. Wiecie, tak to. Dźwiga tego shotguna nie jest, tak to. Dobra. Mam podejść tu i czekać. Nie, a mam jej za nim. Dobra. Oto nasi. Kolejny główny bohater. SSGT. Greeks. Nie wiem, co to oznacza te SSGT. Znam SGT, ale SSGT to nie. Chyba starszy sierżant. Ale nie jestem za bardzo pewny. Dobra, sobie wezmę RPGa. Ja sobie szybę zbiję, żeby nie dostał z niej. Tak, będą szli ci terroryści. A, robimy dragunowa. Tak, właśnie wygląda dragunów. Dobra, broń. Też niektórzy mogą to lubić, ale mi to się nie podoba. Znaczy, prawie wszystkie tutaj chyba z tym takim wszystkie mają na hita każdego. Ale to tylko w trybie single. Player. Dobra, idziemy. Wybieramy naszego A74U. Galazad, a Khaled Al-Asad jest tutaj. Widzę światło. Nie widzę. Widzę. Nie widzę. Widzę. Nie widzę. Dobra. Idziecie! No. Poznaliście już wszystkich głównych bohaterów gry. Tych... takich naszych dobrych. Znaczy Khaled Al-Asada, tylko... który przejął władzę. O nie! Tu ty wpuścił tylko wideo! Nie! Trzeba wszystkie telewizory zniszczyć. Przeszkadzają mi. Nie ma tutaj go. Fajnie. Mikro poszedł! Griggs, turn that off. Dobra. Command, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Asad. The broadcast is a recording. Over. Dobra muzyka. Oh yeah. Dobra, to był koniec tej misji. Aby komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w tej misji, trzeciej misji, jak to pierwszego i do zobaczenia.